tym odcinku opowiem Państwu, które probiotyki oraz dlaczego pomogą stracić nam zbędne kilogramy. Ale ponieważ jestem lekarzem, a będę mówił o naturalnych metodach leczenia, oświadczam, że wszystko, co teraz usłyszysz, jest poradą niemedyczną. A więc zaczynajmy. Dlaczego probiotyki pomogą nam schudnąć? Po pierwsze, ilość odpowiednich bakterii, o których powiem później oczywiście, determinuje prędkość przekształcania się pierwotnych kwasów żółciowych, takich jak kwas cholowy czy henodeoksycholowy, do wtórnych kwasów żółciowych, takich jak np. kwas deoksycholowy czy litocholowy. Szybkość przekształcania się pierwotnych kwasów żółciowych do wtórnych kwasów żółciowych, a także ich wzajemne proporcje oraz ilość, determinują aktywację receptora kwasów żółciowych. Po aktywacji tego receptora dochodzi do wyrównania poziomu glukozy we krwi, a także właściwego metabolizmu tłuszczów w wątrobie. Czyli widzimy prostą zależność między obecnością odpowiednich bakterii w naszej florze bakteryjnej, a właściwym poziomem glukozy w naszej krwi, a także oczywiście metabolizmem tłuszczów. Mamy niezbite dowody na to, że właściwa flora bakteryjna w jelitach osłabia odkładanie się komórek tłuszczowych w naszym organizmie. Oczywiście przypominam, że odnośniki do wszystkich badań naukowych, na podstawie których tworzę właśnie ten odcinek, możecie znaleźć Państwo w linku pod tym filmem. Po drugie, prawidłowa struktura flory bakteryjnej zwiększa wrażliwość komórek na insulinę. Tym samym zmniejsza insulinooporność. Insulinooporność jest prawie nieodłącznym elementem otyłości. A na temat insulinooporności i otyłości znajdziesz cały odcinek na moim kanale. Choć dowody na poparcie tej tezy są we wczesnych stadiach, to są one bardzo obrazowe. W badaniu przeprowadzonym w 2012 roku w Holandii zauważono, iż przeszczep flory bakteryjnej od osób szczupłych do osób otyłych zmniejsza u osób otyłych insulinooporność. Zatem to kolejny dowód na to, że właściwa flora bakteryjna, a w szczególności jej równowaga, może pomóc nam zrzucić zbędne kilogramy. Po trzecie, niewłaściwa flora bakteryjna może zwiększać indeks glikemiczny żywności. Ponieważ jak dowiedziono w kilku badaniach, flora bakteryjna u ludzi otyłych posiada większe zdolności do rozkładania złożonych węglowodanów. Tym samym szybciej podnosi się poziom glukozy w naszej krwi, a całej reszty implikacji w stosunku do otyłości, no to chyba nawet nie muszę tłumaczyć. No i w końcu po czwarte, flora bakteryjna wpływa na nasz układ apetytu oraz sytości. Zrównoważona flora bakteryjna zwiększa stężenie peptydu glukagonopodobnego, a także peptydu YY, czyli neuropeptydu anoreksogenicznego. Jak nie trudno się domyślić po nazwie tego drugiego peptydu, obniżają one uczucie głodu. Zatem, które bakterie będą wspomagały wcześniej wymienione mechanizmy i predysponowały nas do tego, aby stracić kilogramy? Wymienię Państwu konkretne bakterie, w stosunku co do których mamy najsilniejsze dowody naukowe. Po pierwsze, bardzo pomocne będą bakterie Lactobacillus, a wśród nich Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, a także Lactobacillus gasseri i Lactobacillus salivarius. Prócz tych bakterii wspomnę jeszcze o dwóch, Bifidobacterium breve oraz Clostridium butyricum. Tutaj należy dodać także, że w trakcie takiej probiotykoterapii należy dostarczać organizmowi odpowiedniej pożywki, tym bakteriom też. Na takiej pożywki, na której będą chętnie bytowały. Wśród tych najłatwiej dostępnych możemy wymienić np. kiszoną kapustę oraz kefir. Pamiętaj, probiotykoterapia może przyspieszyć proces odchudzania, ale sama nie spowoduje, że schudniesz. Bakterie nie wybiegają za Ciebie 30 minut dziennie, nie pójdą za Ciebie na siłownię, no i nie zmienią Twoich wyborów dietetycznych. Ale jeśli im tylko pozwolisz, bardzo Tobie pomogą. I pamiętaj o bardzo ważnej rzeczy. Otyłość zwiększa ryzyko nadciśnienia, cukrzycy, zawału serca, udaru mózgu, a także chorób nowotworowych. W mojej książce Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie cały szósty dział opisuje, w jaki sposób radzić sobie z nierównowagą flory bakteryjnej w dwóch najczęściej występujących konfiguracjach. Darmowy rozdział mojej książki znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.